Na pewno wielu z Was marzyło nieraz o podróży w kosmos lub przynajmniej o możliwości odczucia przebywania w takim miejscu. Dzięki międzynarodowemu projektowi ARIS, w którym uczestniczy Liceum Salezjańskie we Wrocławiu, taka sytuacja może się urzeczywistnić. Za sprawą bezpośredniej łączności z astronautami znajdującymi się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i ISS. Zanim Sales zgłosił się do projektu ARIS, nawiązał bezpośrednią współpracę z wrocławskim klubem krótkofalowców PZK SP6 PWS. Nadaję z Wrocławia, mam na imię Rafał. A następnie opracował specjalny program aktywności dla uczniów, mający za zadanie poszerzać wiedzę z zakresu astronomii, technik radiowych, a także wzbogacać ich umiejętności na lekcjach fizyki, biologii, geografii, języków obcych. Program opracowany przez Sales bogaty jest w wiele specjalnych wykładów, seansów filmowych, spotkań, uczestnictwie w konferencjach oraz wyjazdach do miejsc związanych z astronomią i kosmosem. Dużą zaletą tej metody jest to, że my możemy ją robić na dużą skalę, to znaczy możemy obserwować mnóstwo gwiazd, jednej nocy tą, jednej nocy kolejną, to znaczy robić zdjęcia dużej ilości gwiazd, nawet niekoniecznie jednej gwiazdy. Dziś mówiliśmy o planetach pozasłonecznych, czyli o planetach, które krążą wokół gwiazd innych niż Słońce. To jest taka dziedzina astronomii, z którą nie mamy na co dzień za dużo do czynienia i nie możemy jej wykorzystać w codziennym życiu, ale chyba każdy ma tą ciekawość i zadaje sobie to pytanie, czy nasza Ziemia jest jedyną taką planetą we Wszechświecie, czy na innych też może istnieć woda, czy też jakieś bakterie, czy inne formy życia. To są właśnie pytania, na które dzisiaj staraliśmy udzielić sobie odpowiedzi. Bardzo mi się podobał, a informacje na nim zdobyte wykorzystam w mojej przyszłej karierze astronoma. Agencje kosmiczne powierzyły ARIS zadanie utrzymywania kontaktu ze środkami edukacyjnymi. Głównym założeniem programu jest przygotowanie uczniów do nawiązania łączności z astronautami. W czasie tych przygotowań młodzi ludzie poznają najnowsze techniki radiokomunikacyjne oraz związane z nim problemy. Koordynatorami projektu, który rozpoczął się na początku października w Liceum Salezjańskim, a zakończy się w drugiej połowie listopada, są magister Anna Bukiewicz-Szul oraz dr Magdalena Szewczyk.